Kolejny dealer narkotyków w Tarnowie zatrzymany. Między innymi o tym mówimy w kronice policyjnej, także o wypadkach w regionie tarnowskim. Młody mężczyzna, 35-latek, mieszkaniec naszego miasta, w swoim mieszkaniu w Tarnowie posiadał marihuanę, amfetaminę oraz tabletki ekstazy. Ilość posiadanego przez młodego mężczyznę narkotyku pozwoliłaby wprowadzić do obiegu ponad 1200 porcji tego narkotyku o wartości czarnorynkowej ponad 4000 zł. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali mężczyznę, przedstawili mu zarzut z artykułu 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Tutaj zagrożenie karą jest do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna dodatkowo był poszukiwany przez sądy w Tarnowie oraz w Brzesku. Mężczyzna trafił do zakładu karnego w związku z poszukiwaniami, właśnie zarządzeniem i listem gończym. Odbyła teraz karę w zakładzie karnym w Tarnowie. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w zeszłym tygodniu przeprowadzili ponad 800 kontroli, z czego wyeliminowano z ruchu 6 nietrzeźwych kierujących. 4 popełniło przestępstwo określone w artykuł 178a kodeksu karnego. Natomiast pozostali popełnili wykroczenia z zakresu nietrzeźwości. Ponadto policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzali interwencje w związku z 3 wypadkami drogowymi, które miały miejsce w powiecie tarnowskim. Pierwszy z nich miał miejsce w Ciężkowicach. Tutaj nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nastąpiło zderzenie 2 pojazdów. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba ucierpiała, poniosła obrażenia. Przebywała w tarnowskim szpitalu. Kolejnym bardzo niebezpiecznym zdarzeniem, jakie obsługiwali tarnowscy policjanci, to jest przejazd na przejeździe kolejowym w Zborowicach. Kierujący 18-latek samochodem Opel Vectra, pomimo nadawanych sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych na przejeździe kolejowym, nie zatrzymał się, nie zastosował się do nich, wjechał na przejazd kolejowy, został zepchnięty przez pojazd sieciowy, tak zwaną drezynę. Jego pojazd został przesunięty około 10 metrów po torach. W wyniku tego zdarzenia niestety ucierpieli pasażerowie tego pojazdu. 4 osoby, które poruszały się samochodem osobowym, zostały przewiezione do szpitala, z czego jedna z ciężkimi obrażeniami obecnie znajduje się w tarnowskim szpitalu. Na chwilę obecną jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Natomiast postępowania w tych sprawach prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Kolejnym tego typu zdarzeniem ma miejsce w Zakliczynie. Tutaj kierujący jednośladem, jadąc drogą powiatową, zderzył się z zwierzyną płochą. Tutaj sarna przebiegająca przez drogę spowodowała to, że kierujący motocyklem zderzył się z nią, a następnie przewrócił. Doznał poważnych złamań, w tej chwili przebywa w tarnowskim szpitalu. W zeszłym tygodniu policjanci zatrzymali 8 praw jazdy oraz 58 dowodów rejestracyjnych. Na kolejną kronikę policyjną zapraszamy za tydzień.